Jak pewnie słyszeliście, Spider-Man powstrzymał Zbiry Hammerheada, szefa gangu, przed obrabowaniem Museum of Contemporary Art. Dobra robota, co? Błąd! Pająk pozwolił im zdemolować całe muzeum! W środku strzelali z wyrzutni rakiet! Widzicie? Taki jest właśnie problem ze Spider-Manem! Nawet jeśli miał dobre intencje, w co nie wierzę! Przez niego każda sytuacja zmienia się w istną apokalipsę! Po co w ogóle zapobiegać kradzieży sztuki, jeżeli potem wysadza się ją w powietrze? I wiem, że chodzi o pretensjonalną, bufońską sztukę współczesną. Puszki po zupie i plamy tuszu, które wyglądają, jakby je rozbryzgał pijany słoń. Ale nie jestem krytykiem sztuki. Po prostu wiem, czego nie lubię. A nie lubię, gdy ten ciskający sieci zbir niszczy przestrzeń publiczną! Dzieciaki tego nie pamiętają, ale był już kiedyś Black Cat. Przestępca ze starej szkoły. No i oczywiście, jak to często dzisiaj bywa, musieli go przywrócić w wersji kobiecej. Żeby było jasne, nikt nie kocha kobiet bardziej niż Jaytona Jameson. W sposób pełen szacunku, nienapastliwy oczywiście. Myślę tylko, że nowa Black Cat daje zły przykład naszym młodym paniom. Oryginał kradł i nie bał się ryzyka. Nie próbował nas przekonywać, że jest dobrym gościem jak ta nowa bezwstydnica. Pamiętacie? Ganiała po mieście udając, że walczy z przestępcami. Aż wreszcie okazało się, że okradała tych, których wsadzała do aresztu. Co potwierdza to, co zawsze powtarzam. Czarny kot nie przefarbuje swoich centek. Wiem, że nie ma centek, ale wiecie, o co mi chodzi. Chwila. Jared mówi, że czarne pantery mają centki, tylko ich nie widać. A więc miałem rację, ha! Ej, odwróć się w tę stronę! Moi wierni słuchacze zgłosili, że Spider-Man lekkomyślnie dewastuje mienie publiczne. Niszczy skrzynki bezpiecznikowe i inne konstrukcje związane z istotnymi usługami prywatnymi i publicznymi. Niektórzy powiedzieli nawet, że wygląda jakby czegoś szukał, ale zawsze odchodzi z pustymi rękami, moi drodzy. Myślę, że pora się zastanowić, czy Spider-Man nie ma przypadkiem nierówno pod sufitem. Nie, żeby przebieranie się za robaka i huśtanie się po mieście było zachowaniem osoby zrównoważonej psychicznie. Jednak teraz albo szuka rzeczy, które nie istnieją, czyli ma urojenia, albo daje upust niepohamowanej wściekłości. A obie te możliwości oznaczają, że pora wezwać panów w białych fartuchach, którzy złapią go w ogromną sieć. To wciąż tak wygląda, prawda, Jared? Jak to nigdy tak nie wyglądało? Jeśli śledzicie moją karierę, a oczywiście to robicie, wiecie, że pierwszy duży rozgłos zdobyłem, opisując rodziny przestępcze Maggi. Media nie jeden raz ogłaszały ich zniknięcie, ale rodziny zawsze później wracały niczym prawdziwe karaluchy, tak jak to robią teraz. Słyszałem, że ludzie je usprawiedliwiają. Mówią, że nie są takie złe i mają zasady w przeciwieństwie do demonów czy karteli. Ha! To prawda! Do czasu, aż wypowiedzą sobie nawzajem wojnę. Wtedy zaczynają latać kule, wybuchać auta, a konie tracą głowy! A moje jonahowskie przeczucie mówi, że szykuje się wojna gangów. Więc trzymajcie swoje kanoli, ludzie! Przestań, Jared! To nie jest oszczerstwo etniczne! Lubię kanoli! Symbole minionej epoki. Don Fortunato. Don Cicero. Don Maggio. By wymienić kilka. I oczywiście szaleniec z metalem we łbie Hammerhead. Kryminaliści z kodeksem moralnym. Zawsze coś, prawda? Błąd! Wyrzucają swój kodeks za okno, gdy tylko staje się niewygodny. Bo przestępcy to przestępcy, a oni z definicji są tchórzami, szumowinami, mentami. W latach 80. i 90. obaliłem Maggi niemal na własną rękę.
I mogę wam od razu powiedzieć, że gotów jestem to powtórzyć. Nie boję się ich ani trochę. Chcecie mnie? Spróbujcie mnie dorwać. Nie mamy więcej czasu. Jared, włącz silnik. Nie, jestem szefem. Masz to zrobić i przestań płakać. Zgadnijcie, kto znowu pojawił się w mieście. Ta kocia kryminalistka Black Cat. Ponoć zmusiła Spidermana do nielada gonitwy, zanim uciekła. Zauważyliście, jak często się to zdarza tej dwójce? To ciekawe, że pająk bez problemu radzi sobie z człowiekiem dinozaurem i z człowiekiem nocorożcem, a z łatwością ucieka mu zwykła dziewczyna. Słuchajcie, nie aż tak dawno temu sam byłem młodym junakiem. Wiem, o co chodzi. Wystarczą niezłe nogi, zgrabne cztery litery, trzepot powiek, a otumaniony hormonami młodzieniec może łatwo zostać wykiwany. Właśnie dlatego Spider-Man powinien sobie odpuścić. Niech zostawi sprawę zawodowcom. Mamy teraz panie policjantki, więc to chyba doskonała okazja, by udowodniły, że dorównują mężczyznom. W co ani trochę nie wątpię, ale są w mieście osoby o mniej postępowych poglądach. W internecie aż roi się od materiałów pokazujących, jak Spider-Man goni Black Cat po dachach budynków. Co więcej, podobno kibicują im całe zgraje młodych ludzi. Nazywa się ich związkowcami! I nie chodzi o związki zawodowe, tylko uczuciowe. Część z nich chce, żeby Spider-Mana i Black Cat połączył romans. A część tego nie chce. I między zwolennikami obu scenariuszy wywiązują się burzliwe kłótnie. Nazywa się to chyba flejmami. Wiecie co, za moich czasów nie mieliśmy czasu na flejmy dotyczące związkowania. Pytacie czemu? Bo mieliśmy pracę! Oto ogłoszenie publiczne J. Johna Jamesona dla naszej młodzieży. Bawi was związkowanie? Zacznijcie wiązać koniec z końcem! W barach to nic nowego w tym mieście. Jednak ta, która wygoniła gości z Blackwing Tavern, nie była zwykłą podlaną piwem rozrubą. To konkretne miejsce ma, powiedzmy, rzekome powiązania z magią. I zgadnijcie, kto był w samym środku tej bójki. Spider-Man i Black Cat! To doskonały moment, żeby zadać pytanie, kto stoi po czyjej stronie? Czy Spider-Man i kocica pracują dla rywalizujących ze sobą rodzin Magii? Czy dla tej samej? A może, bo pamiętajcie, że zawsze wybiegam 10 ruchów do przodu, zakładają własną? To by wyjaśniało, dlaczego Spider-Man, który zupełnie nie szanuje prawa, powstrzymuje przestępców. To oznacza mniej rywali dla niego i jego bandyckiej paniusi. Być może na naszych oczach działają Bonnie i Clyde w rajtuzach.